Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam was, moi drodzy, w takim dosyć nietypowym materiale. Otóż omówimy sobie obecną sytuację w World of Warships, co dzieje się z programem Community Contributorów. Jak już pewnie wiecie, wiele osób z niego po prostu teraz wychodzi, żeby dać znać Wargamingowi, że coś tu jest nie tak, bo bezczelność Wargamingu w tym, co robią, jeżeli chodzi o dojenie pieniędzy z graczy, naprawdę przechodzi wszelkie granice. Nie wiem, słyszeliście o tym, jak będzie wprowadzone Missouri, ale będzie wprowadzone na takiej samej zasadzie, jak były wprowadzane wczesne dostępy ostatnio. Czyli mamy ileś tam zestawów, które kosztują ileś tam dublonów i w którymś może wam wypaść Missouri. Także osoby zdeterminowane, żeby ten okręt dostać, mogą wydać nawet na niego kilkadziesiąt tysięcy dublonów. Więc no, to jest po prostu hazard i tyle. Tutaj nie można za bardzo nad tym deliberować. Dużo zamieszania było z jedną z kontrybutorek, Little White Mouse. To jest osoba, która robi kolosalną robotę dla World of Warships. Robi recenzje opisowe, ale robi je niesłychanie dokładnie i precyzyjnie. I ta osoba miała stworzyć dla Wargamingu i dla Kanady okręt, którego efektem finalnym jest Yukon, ale to jest sprawa taka, że Wargaming po prostu olał całą pracę, jaką ta osoba włożyła w stworzenie tego okrętu. No i po prostu Little White Mouse wyszła z programu, w związku z czym poszła lawina wsparcia, nie tylko dla tego, jak ona została potraktowana, ale też dla tego, jaką politykę Wargaming ostatnio prowadzi, czyli po prostu maksymalizacja zysków. Ja rozumiem, że Wargaming miał dobry rok, bo teraz wszyscy siedzieli w domach, bo pandemia, bo COVID i inne sprawy, ale no, oni chcą to po prostu powtórzyć albo jeszcze poprawić, a już takiej sytuacji, no, mam nadzieję, że się taka sytuacja nie powtórzy z tym, że będziemy musieli w tych domach znowu siedzieć. W związku z czym troszeczkę to może wpłynąć na inny rozkład wydatków graczy, ale Wargaming po prostu szuka innych alternatyw dla zarobienia i szuka ich jak najwięcej. W związku z czym no, wielu osobom się to przestaje podobać i te kolejne osoby opuszczają program Community Contributorów. Ja powiem wam, że ze swojej strony jedyna rzecz, która trzymała mnie w tym programie, był dostęp do nowych okrętów premium, żebym mógł dla was robić recenzje i podpowiadać wam, na co możecie sobie wydać pieniądze, żeby wam się tym potem fajnie grało, a na co pieniędzy wydawać nie warto. I to był jedyny czynnik, który mnie tutaj trzymał. Jak wiecie, miałem swojego Discorda, na którym było można rozmawiać o wszystkim, ze wszystkimi i na wszelkie możliwe sposoby, oczywiście zachowując odpowiednią kulturę wypowiedzi. No i pojawiły się skargi, że u mnie to się krytykuje, obraża i takie inne rzeczy i że jak nic z tym nie zrobię, to mnie wypieprzą. W związku z czym rozwiązałem sytuację, ale no po prostu Wargaming nie lubi krytyki. Cały czas podsuwa nam ankiety do feedbacku jako CC-kom, żebyśmy to rozpowszechniali, bo te ankiety mają kluczowy wpływ na decyzje związane z grą, ale potem się okazuje, że dostajemy informację, że jeżeli ktoś myślał, że jego feedback będzie miał wpływ na grę, to się mylił, także trochę sprzeczności się tu pojawiają. Co do recenzji też, był moment, w którym dostałem informację, że moje recenzje są zajebiste, profesjonalne i dobrze się ogląda, jest rzetelnie i wszystko na temat, ale po jakimś czasie, jak pojawiło się kilka kiepskich okrętów premium, zostałem no, skrytykowany, że takie recenzje to w sumie może zrobić każdy, ja chujowo oceniam i takie tam inne rzeczy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest właśnie ten Discord, który też troszeczkę tam przelał czary goryczy. No i to, że Wargaming nie wycofa się raczej z wprowadzenia okrętów podwodnych. W związku z czym naprawdę problem z okrętami premium nowymi i ich recenzowaniem to jest największy problem na moim kanale, bo w zasadzie ja się głównie na tym opierałem, a teraz nie mając dostępu do tych okrętów, kanał będzie na pewno sporo uboższy, ale będę mógł na nim robić sobie zupełnie inne filmy. Także jak spotkę jakiś okręt testowy, to będzie można sobie go oczywiście omawiać. Co dalej? No, samo to, że Wargaming nie pozwala pokazywać okrętów testowych w czasie testów, tylko dopiero w wersjach finalnych. Przy czym, no nie oszukujmy się, dla osób grających w World of Warships najciekawsze rzeczy to są właśnie nowości. Czyli nowe okręty, nowe jakieś tam kamuflaże, no może nie kamuflaże, to akurat nie jest szczyt zainteresowania, ale jednak. W każdym razie rzeczy nowe, bo to co już jest w grze, to raczej nikogo za bardzo nie interesuje, może to sobie sam obejrzeć. W związku z czym postanowiłem, że jednak ten program opuszczam, gdyż no,
moje zdanie na temat wargamingu znacie i polityki, jaką wargaming prowadzi. Ja się z tym nie kryłem nigdy, a że starałem się to przekazywać w miarę kulturalny sposób, to wargaming też za bardzo nie miał mi co do zarzucenia. No ale powiem wam szczerze, że tak jak już wspomniałem, jedyny profit z bycia w programie Community Contributorów jest dostęp do okrętów premium, do recenzowania, bo nawet sobie spojrzałem, bo ktoś mnie tam oskarża wczoraj na Discordzie, że ja tutaj chcę zostać po to, żeby te premki sobie tam przytulać. Na 140 parę okrętów w porcie premium, okrętów premium, chyba 40 ma zagrane powyżej 20 bitew. Także ja robię recenzje i zostawiam te okręty, bo one w większości mi nie pasują. Jeżeli pasują, to wtedy nimi gram. Także widzicie, jaki to jest procent. No i w zasadzie to, co by tu jeszcze rzec. Jakieś tam osoby sobie powiedziały u mnie na Discordzie, że ktoś się obraża, że są krytykowane, wyśmiewane, ale nie kojarzę sytuacji, żeby na moim Discordzie, czy tam w moim starym Discordzie, ktoś został jakoś oskarżony czy zaatakowany bez powodu. Zawsze są dowody, zawsze są, no nie wszyscy pozwalają te dowody tworzyć, to jest też inna sprawa, bo ktoś ci powie, że a u niego staty nie grają roli, ale cały pół streamu gada o tym, że a chujowych graczy mi dało ameby i tak dalej, nie, ale nie można zrobić klipa, w związku z czym nie ma dowodów. I powiem wam szczerze, że wątpię, żeby cała ta akcja cokolwiek dała, bo Wargaming jest nastawiony na zysk i jest totalnie zaślepiony tym zyskiem, bo zarobił dużo w poprzednim roku, a w tym roku chce zarobić jeszcze więcej mimo zmiany sytuacji. W związku z czym, moi drodzy, ja program opuszczam. Będę się starał, żeby ten materiał na kanale dalej był dla was tworzony, żebyście mogli sobie jakoś tam te okręty podejrzeć. Jeżeli nie będę mógł nimi grać, to postaram się chociaż to jakoś omawiać, jeżeli chodzi o parametry tych okrętów, żeby był jakiś punkt odniesienia. No i chyba w tym materiale to będzie tyle, także opuszczam program Community Contributorów. Jeżeli ktoś jest rozczarowany, to no niestety, no taką decyzję podjąłem, bo za bardzo nic specjalnego mnie tutaj w nim nie trzyma, a zachowania, jakie przejawia Wargaming, czyli tam no próbowanie ukierować mnie na ocenianie okrętów na wyższe noty niż one faktycznie zasługują, to raczej, powiem wam, nie jest dobra droga, którą należałoby podążać. I powiem wam szczerze, że trochę mi szkoda, bo mój kanał opiera się, tak jak już wam wspomniałem, na recenzjach nowych okrętów premium, a bez nich no niestety będę musiał albo wynaleźć alternatywę, bo no niestety nie jestem w stanie sobie pozwolić na kupowanie dwóch, trzech okrętów premium w miesiącu za kwotę 100 zł plus, żeby zagrać nim 10 bitew i żeby to stało. Także nie wiem, jak to rozwiąże, ale coś może uda się wymyśleć. Także w tym materiale to jest, moi drodzy, chyba wszystko, jeżeli co chciałem wam powiedzieć na temat obecnej sytuacji. Ogólnie cała ta akcja ma za zadanie chyba pokazać Wargamingowi, że droga, którą oni chcą podążać, nie jest tą, którą społeczność by chciała widzieć, no bo feedback jest akceptowany przez Wargaming wtedy, jeżeli jest po ich myśli, jeżeli na przykład no dajcie nam więcej lootboxów, czyli tych takich losowych pudełeczek, to wtedy Wargaming mówi, o zajebiście, ludzie chcą lootboxy, będą wydawać pieniądze, a jak ludziom się to nie podoba, to już taki Wargaming jest, taki feedback już jest niewartościowy, CC-kowie nie są doinformowani, nie mają takich źródeł jak ma Wargaming, a zbierane przez nich informacje są po prostu bezwartościowe, bo Wargaming zbiera to lepiej i ma większy dostęp do informacji, na pewno ma większy dostęp do informacji, ma dostęp do wszystkich kont, jakie są w grze, a niechby tam jacyś najwięksi CC-kowie, na przykład Flambas, czy już ex-CC-k Flamu, ma widownię rzędu 100 tysięcy na YouTubie, no to on sobie jakiś tam wycinek tej społeczności może zapytać o jakieś zdanie na temat pewnych rzeczy. W związku z czym, no to troszeczkę pewno wygląda inaczej. No ale jeżeli jeden ma widzów 100 tysięcy, drugi 80 tysięcy i te społeczności mówią, że nie chcemy wprowadzać jakiejś zmiany w grze, a Wargaming mówi, wy to chuja wiecie, nie macie dostępu do danych, my wiemy lepiej, mamy wyniki i będzie, bo po prostu my tak chcemy, bo można przy tym na tym jeszcze zarobić. Zwróćcie uwagę, że Wargaming w ogóle nie zastanawia się nad naprawianiem rzeczy, które mają rzeczywisty wpływ na rozgrywkę, a cały czas pakuje nowe premki, które w zasadzie są w większości kopiami tego, co już mamy dostępne w grze i no, po prostu zyski, a nie naprawa tego, co nie działa. No i teraz będą wprowadzane okręty podwodne, które też były dla mnie takim w zasadzie gwoździem do trumny, gdzie ja chciałem wyjść z tego programu, ale że sytuacja nadarzyła się taka, jaka się nadarzyła,
to ja program Community Contributorów opuszczam. Oczywiście dalej będę nagrywał z WoWsa, bo w sumie ja sobie zdaję sprawę, że gdyby coś innego na tym kanale się pojawiło, to po prostu nie przyjdziecie tego oglądać, bo jesteście tu dla WoWsa. W związku z czym pewnie będę się dalej tego trzymał i będę nagrywał materiały na tyle, na ile będę miał czas. Ostatnio tego czasu mam niestety coraz mniej. Chęci też troszeczkę topniały, biorąc pod uwagę to, co się w WoWsie działo, także no postaram się, żeby na tym kanale nie było pusto. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zrozumieć moją decyzję. To, co Wargaming wyprawia ostatnio z tą grą, to troszeczkę woła o pomstę do nieba, także czas zacząć coś tam podejmować w tym kierunku i po prostu nie reklamować z sobą tego produktu. Oczywiście, no, nagrywając materiały na temat World of Warships dalej będę to robił, ale w pewnym sensie nie będę miał już z nimi nic wspólnego, no po prostu sobie tam nagrywał i grał w tą grę czasami i to tyle. Także jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda sprawa na moim Discordzie, to zapraszam, link macie w opisie filmu, powinien być podany. Ten Discord znowu będzie moją własnością, bo w tym momencie żadne regulaminy już mnie nie obowiązują i mogę na tym Discordzie robić, co chcę, mówić, co chcę, o kim chcę i jak chcę. A wcześniej musiałem się trzymać jakichś tam wytycznych dla ceceków, także to będzie powolutku wszystko. Nie wiem, czy chcecie tą bitwę do końca oglądać. Tam było chyba ze 180 tysięcy nastukane, coś koło tego. Także w tym materiale to jest wszystko, co chciałem powiedzieć. Pozostaje nam obejrzeć tylko resztę tutaj bitwy, ale chyba sobie odpuszczę, bo to tam nic spektakularnego się w tej bitwie już nie wydarzyło. Także ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach, czy ta podjęta przeze mnie decyzja jest słuszna, czy też nie. No i zapraszam was na kolejne materiały, które pewnie jakoś niedługo się będą pojawiać. W tym razem to jest wszystko. Do usłyszenia i na razie.